Co ukrywa Watykan? Czy papieże skrywają przed nami prawdę nie tylko o wydarzeniach z tego świata, ale też wielu innych? Wśród mrocznych teorii na temat Watykanu jest wiele takich, które ujawniają, że to, co ukrywa Watykan, jest wręcz niesamowite. Dziś przedstawimy Wam najbardziej niezwykłe tajemnice dotyczące Watykanu. Między innymi, czy w Watykanie znajduje się ukryta mroczna komnata, albo co zapowiada przepowiednia znana jako czwarta tajemnica fatimska. Ostatnio dość głośno jest o wszelkiego rodzaju podróżach w czasie. Ludzie spierają się, czy w przyszłości będzie istniała możliwość przeniesienia się do przeszłości lub przyszłości. A od dawna istnieje wiele pogłosek, iż Watykan od lat posiada coś w rodzaju wehikułu czasu. Egzorcysta Marcello Pellegrino Ernetti już dawno twierdził, iż był w posiadaniu chronowizora, który co prawda nie pozwala się przenosić w czasie, ale daje możliwość zobaczenia przeszłości. Chronowizor ma mieć zdolność uzyskania fal dźwiękowych z przeszłości i transformowania je w obraz. Co więcej, duchowny twierdził, że dzięki temu urządzeniu doświadczył już wiele razy przeszłości i widział m.in. przemówienie Napoleona, wystąpienie ojca rzymskiej poezji Quintusa Enniusa, a nawet ukrzyżowanie Jezusa i co najważniejsze wykonał fotografię ostatnich chwil Mesjasza. Te zdjęcia pojawiły się w 1972 roku w tygodniku La Domenica del Corriere. Od czasu pojawienia się tych zdjęć pojawiło się wiele kontrowersji, bo zdaniem wielu ludzi Jezus z fotografii za bardzo przypominał rzeźbę Jezusa, autorstwa Lorenzo Caulauta Valeri. Nie każdego jednak przekonały te zarzuty, bowiem twierdzono, że rzeźba powstała w oparciu o objawienia pewnej kobiety. I dlatego wizerunek z rzeźby i ze zdjęć egzorcysty jest taki podobny. Potem pojawiło się jeszcze więcej kontrowersji, kiedy krewny egzorcysty twierdził, że mężczyzna na chwilę przed śmiercią wyznał mu, że wymyślił całą historię. Czy jednak krewny mówił prawdę, tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Warto wspomnieć, że w całą sprawę miał być silnie zaangażowany Watykan i aktualny wtedy papież, czyli Pius XII. Watykan miał zabrać ogrom dowodów egzorcyście i nakazać mu milczenie. Co więcej, Watykan nakazał zniszczyć chronowizor. W Watykanie znajduje się kilka starożytnych obrazów, które jak się uważa przedstawiają twarze świętych postaci. Wizerunek z Edessy, znany również jako mandylion z Edessy, to jeden z nich, który podobno ma ukazywać prawdziwą twarz Jezusa. Według teorii ma znajdować się w Watykanie i ma posiadać zdolność uzdrawiania. Relacje biblijne twierdzą, że Jezus podarował tę tkaninę królowi Edessy Abgarowi. Król cierpiał na poważną chorobę, ale po otrzymaniu wizerunku z Edessy szybko został wyleczony. Czy historia o tkaninie jest prawdziwa? Czy może chodzić o całun turyński, który ma ukazywać właśnie twarz Jezusa? Czy Watykan ukrywa prawdę o mistycznej mocy całunu? Tajemnice fatimskie to temat, który choć z pewnością dalej szokuje, to jednak według Watykanu jest już czymś całkowicie zamkniętym, bowiem ujawnił on już wszelkie ich wskazówki. Tymczasem okazuje się, że może nie być to do końca prawda, a historia objawień w Fatimie ma jeszcze wiele do ukazania światu. Wszystko zaczęło się w 1917 roku, kiedy trójce osób miała ukazać się matka samego Jezusa. Maryja ujawniła wtedy trzy tajemnice, które dotyczą zaświatów, ale i przyszłości. W pierwszej wizji Maryja ujawniła sekret piekła. Piekło według tego przekazu przypomina morze płomieni, w którym ukryte są demony o kształtach nieznanych zwierząt. Najstraszniejsze, że wśród tych demonów są także dusze ludzi skazanych na potępienie, którzy krzyczą i błagają o pomoc. Niestety wiedzą, że nie mają szans na uwolnienie. Ich dusze powoli są zjadane przez ogniste morze, ale ich kara niestety nie ma końca. Druga tajemnica ujawnia, że konflikt, który wtedy aktualnie trwał, niedługo już zostanie zakończony. Jednak równocześnie Maryja wyznała, że choć zbliża się koniec konfliktu, to jeśli ludzkość dalej będzie obrażać Boga, to na próżno cieszyć się końcem tych zdarzeń, bo zaraz nadejdzie drugi konflikt światowy, a zapowiedzią niego będzie światło, które rozproszy mrok. Najwięcej jednak emocji wywołała trzecia tajemnica. Tajemnica, która niepokoi ludzi do dnia dzisiejszego. Tajemnicę tą ujawnił Jan Paweł II. Watykan uważa jednak, że treść tego proroctwa już zdążyła się wypełnić, kiedy w rocznicę objawień w Fatimie próbowano odebrać życie polskiemu papieżowi, Janowi Pawłowi II. Jednak ostatecznie papież przetrwał, bo Maryja miała uratować jego życie. Ale czy na pewno ta przepowiednia już się wypełniła, jak twierdzi Watykan? Otóż nie wszyscy są podobnego zdania. Pamiętajmy, co ukazywała trzecia tajemnica fatimska. Ta wizja dotyczyła anioła, który miał w dłoni miecz otoczony płomieniami. Z miecza wyłaniały się małe ogniste języki. Ta moc ognia była bardzo potężna, jednak gdy płomienie spadały na ziemię, one nagle gasły.
To potęga Maryi gasiła te płomienie. Jednak anioł nie chciał zaprzestać i krzyczał: pokuta, pokuta, pokuta. Wtedy wizja się zmieniła i ukazała biskupa ubranego na biało. Był to papież, który wchodził na niezwykle stromą górę. Razem z papieżem szli biskupi, zakonnicy, księża, zakonnice. A nie były to tylko osoby duchowne. Po wizji byli też zwykli ludzie, którzy także wspinali się na górę. Na szczycie był wbity ogromny krzyż wykonany z drewna. Ostatni odcinek serialu Alf przeraża. Link do filmiku na ten temat w opisie. W wizji dokładnie pokazane było, że wchodząc na tą górę, papież przechodzi przez jakieś ogromne miasto, które w ogromnej części jest wyniszczone. Jakby miał tu miejsce jakiś ogromny konflikt, albo stało się coś równie mrocznego. Papież idąc przez to zniszczone miasto, cały czas się modli i prosi Boga o to, by przyjął ludzi, którzy stracili w tym mieście życie, do swojego domu w niebie. Wreszcie papież dociera do wielkiego krzyża na górze i upada na kolana. I wtedy jego życie zostaje zakończone, bo życie zabiera mu oddział ludzi, którzy dzierżą narzędzie niszczące życie. Ten sam oddział niszczy też biskupów, zakonnice i wszystkich innych ludzi. W tej scenie przypatrują się anioły, które są przy ogromnym krzyżu. Mają one w dłoniach konewkę stworzoną z kryształu i zbierają poświęcenie tych wszystkich ludzi, skrapiając nim dusze, które idą ku Bogu. Ta tajemnica miała zostać ujawniona w pełni tylko i wyłącznie papieżom, jednak ostatecznie ujawniono ją wszystkim ludziom, bowiem według Watykanu jej treść miała już zostać wypełniona, kiedy próbowano odebrać życie Janowi Pawłowi II. Ale czy jest jakaś pewność, że to na pewno dotyczyło trzeciej tajemnicy fatimskiej? Czy są jakieś poszlaki? Teoretycznie tak. Chodzi o to, że atak na papieża miał miejsce w rocznicę objawień fatimskich. I to tak naprawdę wszystkie poszlaki. Bardzo wiele się jednak nie zgadza. W tajemnicy fatimskiej życie traci papież i wiele innych osób. W wydarzeniu z Janem Pawłem II nikt nie traci życia. W tajemnicy fatimskiej atak przeprowadza wiele osób. W wydarzeniu z Janem Pawłem II jest tylko jedna osoba. Czy więc na pewno trzecia tajemnica fatimska opisywała Jana Pawła II? Możliwe, ale pewności nie ma żadnej. Tym bardziej, gdy wspomnimy o włoskim dziennikarzu Soccim, który zawsze miał bardzo dobre kontakty z kardynałem Bertone, który jest współtwórcą oficjalnego watykańskiego dokumentu o tajemnicach fatimskich. Pewnego dnia dziennikarz chciał przeprowadzić zwykły wywiad na temat owych maryjnych tajemnic, jednak ku jego zdziwieniu Bertone zupełnie nie odpowiadał na jego wiadomości, z tylko sobie wiadomych względów. To wydarzenie zapoczątkowało ważne śledztwo i zejście do samych korzeni trzeciej tajemnicy fatimskiej, która jeszcze z chwilą ujawnienia w 2000 roku od razu została wyjaśniona przez Watykan. Stwierdzono, że dotyczy ona Jana Pawła II, który został zaatakowany 13 maja. Niestety nie mogła być to prawda, bowiem przepowiedni biskup ubrany na biało zwyczajnie traci życie, co nie zdarzyło się w rzeczywistości. Podobnie było z faktem, że wizja wspomina o grupie żołnierzy, a tak naprawdę był tylko jeden napastnik. Jeszcze jedną sprawą jest to, że w przepowiedni oprócz papieża tracą też życie inni ludzie, co również się nie zdarzyło. Czemu więc Kościół z góry stwierdził, że przepowiednia dotyczy Karola Wojtyły? Tym bardziej, że treść trzeciej tajemnicy ogłosił już po całym ataku na polskiego papieża. Czy w Watykanie ukryta jest tajemnicza komnata, a w niej zamknięte zło? Wszystko to dotyczy 317 roku, kiedy ówczesny papież Sylwester odnalazł Lewiatana, a nawet zamknął go w ówczesnej siedzibie papieża, czyli w Lateranie. To oczywiście legenda, ale trzeba przyznać, że niezwykła. Co więcej, około roku 1000 pojawiło się tajemnicze proroctwo Sybilli, która twierdziła, że w Watykanie zamieszkuje tajemniczy ogromny wąż, który został opisany w Biblii. Strasznie jest spojrzeć mu w zęby. Grzmiet ma jak płyty, utarczy. Spojone jakby pieczęcią. Mocno ze sobą złączone. Powietrze nawet nie przejdzie. Tak jedna przylega do drugiej, że nie można rozluźnić połączeń. Jego kichanie olśniewa światłem. Oczy jak powieki zorzy. Z ust mu płomienie wylatują. Spią się iskry. Dym wydobywa się z jego nozdrzy, jak z kotła pełnego wrzątku. Oddechem rozpala węgle. Z paszczy tryskają mu płomienie. W szyi się kryje jego potęga. Przed nim skacząc biegnie przestrach. Części ciała spojone, jakby ulane, nieporuszone. Serce ma twarde jak skała, jak dolny kamień młyński. Gdy wstaje, mocni drżą ze strachu i ludzie tracą przytomność. Nie płoszy go moc łuku, kamień z procy jest źdźbłem dla niego. Dla niego źdźbłem maczuga, śmieje się z dzidy lecącej. Pod nim są ostre skorupy, ślad jakby wału zostawia na błocie. Ten opis dotyczy Lewiatana. Biblia mówi,
W ów dzień Pan ukaże swym mieczem twardym, wielkim i mocnym, lewiatana węża płochliwego, lewiatana węża krętego, zabije też potwora morskiego. Czy to stworzenie zamknięte w Watykanie i zgodnie z Biblią wyjdzie na chwilę przed końcem świata? Ostatni odcinek serialu Alf przeraża. Link do filmiku na ten temat w opisie.